Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Ewangelia według świętego Jana jest, przynajmniej za taką uchodzi, najbardziej teologicznie naładowaną Ewangelią spośród wszystkich czterech Ewangelii. Jan pisał ją bowiem u schyłku swojego życia, pod koniec pierwszego wieku, już jako, można powiedzieć, starzec. Miał więc bardzo dużo czasu na refleksję teologiczną i stąd właśnie w jego Ewangelii jest cała masa symboli, znaków, teologii. Zwróćmy uwagę, proszę Państwa, już na dwa pierwsze słowa, które nie są przypadkiem. Na początku te dwa słowa odsyłają nas oczywiście do pierwszej księgi biblijnej. W Księdze Rodzaju słowa te brzmią bereshit, czyli na początku, natomiast to rosh to jest rzeczywiście, to jest głowa przede wszystkim, fizycznie. Fizyczny bardzo początek, wskazanie na konkretne punkt, konkretne miejsce. Kiedy jednak sięgniemy do greckiej wersji tego tekstu, czyli do Septuaginty, zobaczymy, że Księga Rodzaju i Ewangelia według świętego Jana zaczynają się dokładnie tak samo i dosyć nienaturalnie, kiedy weźmiemy pod uwagę gramatykę grecką. Mianowicie, co tam mamy? Padają słowa en arche. Na początku. En to jest właściwie taki przyimek, który wskazuje na, można by było go tłumaczyć jako wy. Brzmi nam tutaj trochę nie za dobrze z gramatycznego punktu widzenia, ponieważ w języku greckim mamy inny przyimek, który wskazuje na konkretny punkt początkowy w czasie. Gdybyśmy chcieli go użyć, to właśnie brzmiałby on w języku greckim apo. Na co nam zatem święty Jan i tłumacze greccy Starego Testamentu wskazują? Wskazują nam na to, że to, co jest na początku, to nie odnosi się do konkretnego momentu na osi czasu. My w tym momencie znajdujemy się jeszcze poza czasem, w tej przestrzeni, w której żyje Pan Bóg. Pan Bóg jest poza czasem. Wobec tego i ten logos, to słowo, o którym nam święty Jan dzisiaj wspomina, to jest słowo wypowiedziane poza czasem. Innymi słowy, o ile w świecie żydowskim na początku bereshit odnosi się rzeczywiście do początkowego momentu w czasie, o tyle już w języku greckim tak absolutnie nie jest. Co jest również niezwykle interesujące. Święty Jan nam mówi, na początku było słowo. Kiedy odniesiemy się do tego pierwszego opisu stworzenia świata i człowieka, zobaczmy, co tam się dzieje. Tam Pan Bóg stwarza całą rzeczywistość, wypowiadając słowo. I tam tak pada słowo wajomer, tak wajomer. Rzekł Bóg, i stało Bóg, się. Tak. Rzekł Bóg i stało się. I tutaj święty Jan mówi nam o tym, że to słowo jest absolutnie
przedwieczne i oczywiście to jest słowo, które jest interpretowane bardzo osobowo. My już wiemy w tym momencie, że tym słowem wypowiedzianym jest tutaj Pan Jezus. I tutaj kolejna ważna bardzo uwaga. Zwróćmy uwagę na nasz przekład. Dowiadujemy się, że to słowo było proston theon i bardzo statycznie nam to Biblia Tysiąclecia tłumaczy, mówiąc, że to słowo było u Boga, czyli gdzieś tam sobie funkcjonowało. Natomiast to słowo było w relacji do Boga, w dynamicznej relacji do Pana Boga. Niektórzy właśnie w ten sposób to przekładają. Tak, że było, że wywodziło się od Boga, czy było skierowane ku Bogu, wypływało od Boga. Bardzo różnie ten przyimek prost tutaj nam wybrzmiewa. Mamy zatem do czynienia z takim momentem w Ewangelii według świętego Jana, które można nazwać nowym stworzeniem. Ewangelista Jan jest, proszę Państwa, geniuszem. To, co uczynił w pierwszych rozdziałach swojego dzieła, jest absolutnym majstersztykiem. Pani Ania wspomniała, że jest to początek nowego stworzenia. Dlaczego? Zwróćmy uwagę na rzecz następującą. W prologu Ewangelii Jana na początku było słowo, mamy odesłanie do na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Widać więc, że Jan odsyła nas do pierwszego stworzenia. Dalej, proszę Państwa, w prologu Ewangelii Jana pojawiają się trzy osoby boskie. Mamy tutaj prawdę o Trójcy Świętej. Na początku było słowo, logos, którym jest Jezus. Słowo było u Boga, którym jest Bóg Ojciec, a za chwilę pojawia się postać Jana Chrzciciela i mowa jest o tym, że Jan Chrzciciel zapowiadał, on chrzcić was będzie Duchem Świętym i Duch Święty zstępuje na Jezusa w czasie jego chrztu. To jest wciąż pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Mamy więc trzy osoby boskie już na samym początku Ewangelii Jana. Jan to robi genialnie, odsyłając nas wciąż do początku Księgi Rodzaju, gdzie czytamy, na początku stworzył Bóg Ojciec, niebo i ziemię, ziemia była bezładem i pustkowiem, a Duch Boży unosił się nad wodami. Ruach Elohim Merachefet. Ruach to jest duch pański, czyli trzecia osoba. A w jaki sposób Bóg stwarzał? Stwarzał słowem. Rzekł Bóg i stało się tym słowem, logosem. Jest oczywiście Chrystus. Mamy więc już, tak nam interpretuje święty Jan, jakby chciał powiedzieć swoim czytelnikom, popatrzcie, że już w Księdze Rodzaju mamy ukrytą prawdę o Trójcy Świętej. I jeżeli właściwie czytamy to opowiadanie, to ta prawda staje się jawna. Ale to dopiero początek tego majstersztyku, który uczynił święty Jan. Bo bezpośrednio po prologu rozpoczyna się akcja Ewangelii. Teraz niech Państwo pozwolą, że sięgniemy bezpośrednio do tekstu. W 19 wierszu czytamy tak. Takie jest świadectwo Jana. Żydzi wysyłają do Jana ludzi z zapytaniem, kto ty jesteś, czy ty jesteś Mesjaszem, czy nie. I to jest pierwszy dzień akcji, pierwszy dzień, gdzie coś się dzieje w Ewangelii Jana po prologu. W 29 wierszu czytamy, nazajutrz Jan zobaczył nadchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł, oto Baranek Boży. Mamy drugi dzień Jan spotyka Jezusa. Wiersz 35. Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu z dwoma swoimi uczniami. Tu przedstawiona jest ta rozmowa, więc mamy trzeci dzień akcji w Ewangelii Jana. Dalej wiersz 43. Nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Mamy opis tego spotkania. Jesteśmy więc w czwartym dniu i dochodzimy, proszę Państwa, do drugiego rozdziału, który rozpoczyna się opowiadaniem o Kanie Galilejskiej i uwaga, jak się rozpoczyna? Trzeciego dnia odbywało się wesele w Galilejskiej. Mamy 4 dni wcześniej, 3 dni później jesteśmy już w Galilei, wesele w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus dokonuje pierwszego znaku. Mamy więc dokładnie 7 dni, tak jak mamy 7 dni pierwszego stworzenia, tak samo mamy 7 dni drugiego stworzenia, lepszego stworzenia, nowego stworzenia, które ostatecznie okaże się stworzeniem nowego nieba i nowej ziemi. Idąc dalej, proszę Państwa, w tym pierwszym stworzeniu mamy pierwszego Adama. I co jest niezwykle ciekawe, imię Ewa nie pojawia się tam aż do momentu grzechu pierwszych rodziców. Po raz pierwszy imię Ewa pada już
po grzechu pierwszych rodziców. Wcześniej, gdy mowa jest o pierwszej kobiecie, mowa jest wciąż jednym terminem – niewiasta. Pan Bóg uczynił niewiastę, gdy stworzył ją, już mamy w tym drugim opisie, z boku mężczyzny, to Adam spojrzał na nią i powiedział, ta będzie się nazywać niewiastą, nie pada tam imię Ewa, pada tylko imię Adam. I teraz proszę Państwa, gdy sięgamy do listu do Rzymian i do pierwszego listu do Koryntian, czytamy tam wprost, że Chrystus jest nowym Adamem. Pierwszy Adam ziemi ziemski, drugi Adam niebieski. Jak w Chrystusie wszyscy umierają, w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą żywieni. Mamy nowego Adama, którym jest oczywiście Chrystus. W związku z tym pytanie, kto jest nową Ewą? Do tej pory padało tylko słowo niewiasta, niewiasta. Wprowadzam przyjaźń między ciebie a niewiastę, pierwsza zapowiedź zbawienia. I proszę Państwa, gdy mamy do czynienia z Matką Bożą w drugim rozdziale, do tej pory ani razu nie pada imię Maryja u świętego Jana, tylko popatrzmy, jak się rozpoczyna to opowiadanie. Trzeciego dnia odbywało się weselnie w Galilejskiej, była tam Matka Jezusa, nie pada imię, a w chwilę później Jezus mówi do niej niewiasto. Oznacza to, że tą nową Ewą jest oczywiście Maryja. I teraz, proszę Państwa, mamy więc początek zupełnie nowego stworzenia. To pierwsze stworzenie doprowadziło do tego, że człowiek popadł w grzech. To drugie stworzenie doprowadzi do tego, że człowiek będzie miał możliwość być uwolnionym z niewoli grzechu i śmierci. To pierwsze stworzenie było, w cudzysłowie, gorsze od tego drugiego z tego powodu, że choćby przy pierwszym stworzeniu mamy taką swoistą hierarchię bytów przyjmowaną przez Żydów. Pan Bóg, aniołowie, ludzie. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, mówi psalmista o człowieku. Człowiek jest poniżej aniołów. Ale kto uwierzy w Jezusa, ten zostaje przeniesiony na prawicę Ojca i zasiada ponad aniołami, ponad zwierznością, tronem, panowaniem, władzą. A autor listu do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, 14 wierszu mówi, kim są aniołowie? Duchami przeznaczonymi do posług tym, którzy mają posiąść zbawienie. Czyli to nowe stworzenie jest lepsze o tyle, że Jezus nie tylko przywrócił nam godność, którą mieliśmy w raju, ale nasza godność jest o wiele większa. Skoro tak, to ten nowy Adam jest oczywiście, znowu przepraszam za słowo, lepszy niż ten pierwszy, bo pierwszy Adam zgrzeszył, sprowadził zło, śmierć na świat. Drugi Adam, Chrystus, przywodzi nas do wyzwolenia z niewoli grzechu i śmierci. I skoro tak, to idąc analogicznie za myślą świętego Jana, pierwsza kobieta, ta pierwsza Ewa, została stworzona bez grzechu. Później upadła, ale została stworzona jako wolna od grzechu. To skoro to nowe stworzenie ma być lepsze niż to pierwsze, to tym bardziej Maryja, nowa Ewa, jest wyjęta spod prawa grzechu pierworodnego. I tu mamy, proszę Państwa, biblijne podstawy dogmatu o niepokalanym poczęciu. Tak więc to, co dzisiaj czyni przed nami święty Jan, to wprowadza nas niemal u progu nowego roku w zupełnie nowe stworzenie. I do tego nas właśnie zaprasza.